Dział sztuki? Nie. Urządzenie z epoki lotów kosmicznych? Nie. Statek na morzu? Co może widzisz? Wyście chcesz powiedzieć o samym tym? No, też to myślę. Światło w ciemności? Nie. Brodaty mężczyzna? Nie. Grzyb atomowy? O, głowa na poduszce. Grzyb atomowy jest fajny. Wszystko pasuje, no cóż. Mamy sobie to od nowa, żeby nie było. I to jest tak, w co możemy pójść. Pójdziemy w retorykę, retoryka najważniejsza. Pójdziemy sobie w na przykład broń biała. Umiejętność broń określa swoje skuteczne w sumie w walce z każdą bronią, krótko jest to są. Od zwykłej ożenia rurki do supermoto, supermoto jest kiczowy. Już wam o tym powiem. Broń energetyczna, kicz, palna, kicz, handel, kicz, kicz. Medycyna. Punkty wytrzymałości zyskiwane podczas korzystania z teampacków, a także skuteczne pakietów Ratix oraz antyradu. Naprawa. Pójdziemy sobie w naprawy, na przykład, nie wiem, nauki ścisłe. Otwieranie twojego zakresu wiedzy naukowej. Jest ona wykorzystywana głównie podczas włamywania się do przyjemnych terminali, ale i odzyskiwania amunicji do broni energetycznej przy... Nie, nie podoba mi się. O, otwieranie zamków. To jest coś. No, już tyle mi starczy. Gotowe. Coś jeszcze? Co chcesz? Nie. Czy ja wiem? Ale są dziedziczne. Dobra, co tu pójdziemy? Zostały dwie cechy. Zdeterminowany strzelec. Wając w broni palnej i energetycznej strzela 20% wolniej niż normalnie, jednak 20% celniej. Budowany by niszczyć. Miotacz ognia pluje ogniem dwa razy silniejszym, ale działa dwa razy krócej. Dostajesz 3% do szansy na krytyczne trafienie, a w ciągu pusty nie podoba mi się. Łączna budowa. Niewielki raz dostajesz 1 do zwinności, lecz twoje kończyny łatwiej legają w łóżku. Nie, to na pewno nie. Znikająca bomba. Nie. Szybko szczelność. Pogodny. Jesteś pogodnym człowiekiem. Woli rozwiązania problemu rozwiązywać problemy głową, a nie spływą. Otrzymujesz 5 punktów do handlu, medycyny, naprawy, nauk czy oratoryki. Lecz tracisz 5. Czego tracę 5? 5 punktów w broni energetycznej. Dobrze, pójdziemy potem tego. Będę pogodny. Twoje ataki wręcz oraz bronią białą zadają większe obrażenia przy trafieniu normalnym, lecz mniejszym niż krytycznym. Głupota, ale może być ciekawe. Czworooczność. Noszę dowolne okulary. Nie, nie będę czworookim. Już mi się nie podoba. Dzikie pustka. No, aj. Dzikie pustka wyzwalają najdziwniejsze, najbardziej nietypowe elementy apokaliptycznej Ameryki. Nie dla ludzi o słabych nerwach, lecz lub zbyt poważne nastawienie do życia. Może być ciekawe, zobaczcie, jak szukamy kadzy. Przyjmuję dodatkowe 10 punktów akcji, jednak twoja skłonność do brawury powoduje, że twój próg obrażeń zmniejsza się o 2 punkty. Dzikie pustka wybierzemy. To jest ciekawe. Gotowe. Coś jeszcze? No to ja już chcę iść. Nie. Ja dostanę jakąś zabawkę. Uiii. Biegam szybciej od ciebie, dziadek. Mam ładne lagi z klawiaturą. Ja chcę wyjść. No dziadek. Kule. Paratropodetyczne. Skrzynka na broń. O, pistolet laserowy. Wow. Już mogę jej się bawić. A tu trutka wezmę, steampaki wezmę. Steampaks, to jest Ratix. Nie chcę. Nie tu. Wyjście. Naprawiłem pistolet, jestem dobry. O, stworzymy sobie narkotyki, będę dealerem teraz. Jest, jestem dealerem w świecie Fallouta. Gdzie jest dziadek? Gdzie ty jesteś, dziadek? No, to się cieszę.
na pustkowia, nie chcę się to czytać. Po prostu powiem tak, że dostałem Pip-Boya, czyli takie jakby taką zabaweczkę fajną. No i co z tą zabaweczką? I to jest właśnie cały nasz interfejs, HUD i tym podobne. No, dzięki za poskładanie. Dobrze, tu jesteś. No, pogadam się z nią. Dobra. Jestem hardcorem, tak. Ten tryb chodzi o to, że podczas tej gry trzeba po prostu spać, trzeba pić i trzeba jeść. Gdy po prostu tego nie robimy, nasza siła się zmniejsza i nie możemy nosić dużo rzeczy. Więc jesteśmy hardcorami. Potem podobno jest jakieś plusy, z czego nie wiem, bo nie dostałem, gdy to przeszłem. No ale trudno. Jazda z tym koksem. W roku 1277. Aha, no właśnie, to jest tak. Cała gra rozgrywa się pomiędzy dwoma frakcjami. Tymi frakcjami jest RNK bądź Legion. Potem w późniejszych grach napiszę w komentarzu bądź powiem, żebyście zdecydowali, do której frakcji się przyłączyć. Odpiszcie już teraz, choć mogę się przyłączyć do frakcji takiej jak RNK. Czyli typowa, no nie wiem, marynarka z żołnierze. Mogę się przyłączyć do czegoś takiego jak Legion. Czyli typowe jakieś zbiry i mogę całą grę przejść samodzielnie. Nie przyłączając się do żadnej frakcji, bądź skończyć tę grę przyłączając się do samego siebie. No cóż, piszcie w komentarzach, za kilka odcinków się przekonamy do kogo się dołączyć. Jazda. Rozmowa, luzak pet. Pet to znaczy się. Nic nie można nie zrobić. To mnie zaatakował. Mogę mieć więcej, no cóż. Aha, jakiś wąż mnie zaatakował? Spoko. Trzeba się nazywać muzakiem. Dobra, był takim poszukiwaczem, szukając. Dobra, do widzenia na razie. Nie chcę się z tym gadać. Idziemy wypełniać questy. Questy to jest podstawa. I potem dobra zabawa też. Odjemy się. Nie atakuj, o. Nie ugryję, no spoko, jest dobrze. Doktor Michael mówi, że możesz nauczyć przed fajną pustyni, okej. Dobra, my na razie chyba zastopujemy, gdyż nie wiem jak tam z czasem stoimy, więc na razie stop. Trzymam się w pitboyu i najwyżej zaraz zakończymy kolejne odcinki. Więc jak coś, to na razie. Dobra, ludzie, już jestem z powrotem, możemy dalej grać. Będzie to powiedzmy druga część, więc witam was w kolejnym odcinku. Musimy stąd wyjść. No iść, szybciej, 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 szybciej. Chyba na tym broni. Długo jeszcze? Nie. Ładnie, idziesz nagle znikasz. Myślę, że to będzie skrzynia. O! Ja wiesz całość. Miał mnie miał spiciu. Cześć, piętku. Cześć. Mam karabin na gryzonie. Ui, a tam jakieś coś. No, każdy ty broń, coś tam ma jakieś naprawy, modyfikacje, tym podobno. Dobra, dzięki za informację. Karabin na gryzonie. Tylko więcej. Ach, te błędy. Dobra. I się wyciągało, R się wyciągało, na R się wyciągało. No i co mam teraz zrobić? Walić to, tak? Ale mi się ręka częściej, ojojoj. Kilku głębszych było. Trochę się tnie. No, no. Pakuj to, no. Snajper ze mnie w tej grze nie będzie. Nie chcę cię kraść. No nie, nie jestem. No to chodź tylko mnie. Dobra, wchodzimy w to. Idziemy za nią. Mam tu taki powiedzmy przycisk, który mogę nazwać, że to jest przycisk Q. Bo jest to przycisk Q, który sprawia, że idziemy sami i myszką go kierujemy. A więc idziemy za nią. I cały czas, a to nie widzę jak idą.
kupić. Oj, jakoś tnie chyba, kurczę. Trzeba zwiększyć FPS w nagrywaniu, gdzie ona jest. Tu jesteś. Idź dalej. Będziemy napieprzali teraz takie małe gekony. Po prostu, jakby to można wyobrazić sobie w Falloutie, że jak wszystko jest zmutowane, to będą jakieś wielkie jaszczurki latające. Więc będzie zabawnie. Moment, jakiś coś zapisz. Zapiszemy, w razie czego. O, jeszcze mam stare zapisy? Ojej, dziwne, ale zobaczymy. Oj, mamy stare zapisy jeszcze. No dobra. Może kiedyś wam pokażę tak, w jakimś bonusiku, gdzie ona jest. No dobra, i co mam robić? Muszę kliknąć tak. Nic nie słyszę, ale okej, dobra. Lecimy. Klisie. Trzymamy. Gdzie są gekony? Szukajmy gekonów. No okej, ja nic nie widzę. O, tam coś idzie. No kurde. No patrz. No, poszedł. Jeden. No jakby to stwierdzić, tu jest też mam ustawienie takie, że jak idzie takim krytycznym zabójstwem, to po prostu... A kamera idzie taka wieczowa. Nie biegnie w moją stronę. Kolejny padł. A może jednak będę snajperem. Już je zabijam? Okej, dzięki. Wiem pokazać. Nie łapię, ale spoko. Pójdę z tobą dalej, no chodź. Pójdę z tobą, no chodź, chodź. Gdzie idziemy? Stałem broń, mam średni, ale może być. Widzicie te wskaźniki, takie jakby strzałki. Tam pomiędzy S a SE. Są po prostu znaczniki misji, w którą stronę musimy się poruszać. O, to są takie, to są takie. Chodź tu szczurze, znaczy jest tylko konie. Zostałem pić expa. Ta gdzie ucieka? Nie uciekaj mi stąd, ej. A psa gdzie, zostawiłaś psa. No psa zostawiłaś. Się wróciła po tego psa. Kurde, z takimi ludźmi. Aż po psa iść to nie. No cóż, to jest taki system VATSA. No, jakby to stwierdzić, jest to system szybkiego celowania, którego zamkniemy i po prostu to jest tak. Możemy wybrać, którą postacią mamy strzelać i jakie mamy procenty na trafienie. Możemy wybrać kilka z tych postaci. Nie, w nią nie będziemy strzelali, bo nie chcemy. To możemy postrzelać. Strzelimy sobie kilka razy w korpus, bo to jest w korpus kilka razy strzelimy. I strzelimy sobie jeszcze w tego, w, nie w tą, w tego. Strzelimy sobie tego w rękę. Ojoj, wrócimy. Strzelimy sobie w korpus, bo korpus jest większa szansa. Oj, sorki. Dobra, przyszła. Dobra, i teraz zatwierdzamy i to jest tak, że po prostu widzimy jak się postać strzela. Są szanse, że albo trafi, albo nie. Trafił, ale nie wiem. Dobra, jednego trafił. Polecimy tam, bo ta postać musi przetrwać. Masz w twarz. Ona zginęła czy przetrwała? Ona zginęła. Nie, musimy jeszcze... Wczytamy jeszcze raz, gdyż ta postać nam się bardzo przyda w późniejszej grze. No walcie. Dobra, jeszcze raz ludzie musimy po prostu wczytać. Aby stwierdzić, ta postać nam się naprawdę przyda.